proszę Państwa, możemy rozpocząć. Witam wszystkich na posiedzeniu zespołu. Przedstawię Państwu harmonogram, który jak zwykle jest, że tak powiem, identyczny z ostatnim, czyli praca nad materiałem. To jest zawsze dla nas punkt numer 2. Praca nad materiałem. I dzisiaj mamy tutaj mamy gości. To może zmienimy kolejny temat nad materiałem, który tutaj mamy. Do przekazania, do przypasowania udostępnimy ten głos Państwu mieszkańcom, którzy są wiele Bielu, tak, przyszli do nas z konkretną sprawą, czyli przedstawić swoje postulaty. Także... Proszę Państwa, konkretnie przechodzimy, ponieważ od 2010 roku ja jako radna w kadencji 2010-2014, następnie 2014-2018 konsekwentnie aplikowałam i wzywałam tutaj Radę Miejską, jak i organ wykonawczy do rozwiązania problemu, który jest na tyle intensywny, że dochodzi do tutaj naruszenia naszych praw własności. Prawo własności jest prawem uniwersalnym i generalnie jak dochodzi do naruszenia. Związane to jest z tym, że jest nadmierny ruch samochodów ciężarowych w ulicy Grenadierów. Jest to osiedle, gdzie droga jest niedostosowana do tego typu pojazdu. Zostało wprowadzone ograniczenie do 3,5 tony, ale od godziny 18 do 6 rano, gdzie ten zakaz również nie jest respektowany. Oprócz tego jest problem z nadmiernym parkowaniem samochodów osobowych przez funkcjonariuszy Straży Więziennej, co uniemożliwia wjazdy, wyjazdy z nieruchomości. To się łączy też z niebezpieczeństwem dojazdu czy pogotowia, czy straży pożarnej. Generalnie tak, Państwo obejmując mandat radnego składaliście ROTE, gdzie deklarowaliście się, że będziecie przestrzegać Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Również z tego względu wskazuje, że prawo własności należy również do praw obywatelskich. My jako mieszkańcy czujemy się dyskryminowani, nie posiadamy możliwości optymalnego korzystania swoich praw własności. Ruch samochodów ciężarowych są kilka progów spowalniające, ponadtonażowe samochody hamują. To się łączy z ogromnym hałasem, drganiami, spalinami. W momencie ruszania dochodzi do drgań, które oddziałują na nieruchomości sąsiednie i dostosuje tym, że dochodzi do pogorszenia, degradacji mienia. To już są fakty. To degradacja przez tyle lat, przez brak działań tutaj, myślę, gminy Goleniów. Ja bym nie chciała tutaj jakkolwiek wskazywać, ale to jest naruszenie prawa własności. Ten stan trwa już 9 rok. Dlatego jesteśmy zniecierpliwieni i oczekujemy tutaj podjęcia bezzwłocznych działań w celu usunięcia naruszeń, przywrócenia prawa, czyli stanu zgodnego z prawem. Te naruszenia są na tyle istotne, że doszło już do uszczerbku. To nie jest tylko uszczerbek związany ze zniszczeniem mienia, ale również uszczerbek związany z tym, że dochodzi do różnego rodzaju nerwic. Bo to jest też bezsilność mieszkańców, którzy w takich warunkach muszą funkcjonować i mogą korzystać z prawa obywatelskiego, powiem też unijnego, bo każdy z nas jest obywatelem też Unii Europejskiej. Mamy prawo do prywatności, prawo do własności, do tego, żeby korzystać z ochrony, które przewidziane jest. Dzisiaj mówi się o smogu, dzisiaj się mówi o tym, że powinniśmy właśnie niwelować te emisje w tych swoich miejscach, gdzie mieszkamy, gdzie pracujemy. Natomiast wieloletnie to godzenie nasze prawa własności jest w jakiś sposób lekceważone, tak? Dlatego zwróciliśmy się z petycją do pana burmistrza, wielokrotną, i otrzymaliśmy informację, pan dyrektor może ewentualnie powiedzieć, na jakim etapie jest proces, żeby wybudować drogę, choć nową drogę, łącznik między ulicą Nowogradzką a ulicą Metalową, która ma odciążyć ruch samochodów ciężarowych z tej części osiedla, w której my mieszkamy, i to jest na dzisiaj naprawdę, to się dotyczy tego, że jesteśmy bogaci, czyli mamy samochody. Mieszkańcy parkując samochody po jednej czy drugiej stronie są nieraz zmuszani do tego, żeby przeparkować samochody, ponieważ się nie może zmieścić na tej wąskiej drodze osiedlowej.
Dlatego jesteśmy u Państwa, prosimy o zrozumienie problemu i wnosimy o to, żeby jednak, że też ze strony Państwa było zaangażowanie, bo uważam, że wspólnotę tworzymy mieszkańcy, a Państwo jesteście naszymi reprezentantami. I jest wniosek o to, żeby inwestycja pod tytułem budowa drogi od ulicy Nowogradzkiej do ulicy Metalowej znalazła się w budżecie i w środkach, żeby zabezpieczyć nasze interesy. Chodzi o usunięcie naruszeń. Tu nie chodzi o nasze jakieś, nie wiem, korzystanie z zielonej trawy. Tu nam chodzi o to, że my w tej sytuacji już dłużej nie możemy funkcjonować. I pozostaje nam roszczenia sądowe. No przepraszam bardzo, my płacimy podatki, mamy prawo publicznego korzystania w sposób zgodny z konstytucją i wolnościami, prawami zagwarantowanymi Unii Europejskiej do korzystania z praw przyznanych przez różne akty prawne. W tym kodeks cywilny, który mówi, że jednak prawo własności, jak jest naruszone, to powinno być jednak zwrócenie się z roszczeniami do podmiotów, które mają wpływ na te naruszenia. Niestety gmina Goleniów jest zarządcą drogi, tak? Czyli w związku z tym jesteśmy tu i prosimy o interwencję Państwa radnych i poparcie naszego protestu, postulatu, petycji, jakkolwiek byśmy to nazwali. Dziękuję. Jeden korzysta, za co wiem, projekt na budowę dymnicy jest gotowy, tak? Tak. Te wnioski, które były składane przez mieszkańców, zostały pozytywnie przyjęte, także pozytywnie zaakceptowane przez Radę Miejską poprzez przeznaczenie odpowiednich środków na rozpoczęcie procesu inwestycyjnego. Ten proces inwestycyjny został rozpoczęty, jeśli chodzi o realizację zadania związanego z drogą nową, metalową, bo tak to trzeba powiedzieć, bo ona jest obecnie nie istniejąca między ulicą Grenadierów, między ulicą obecnie istniejącą metalową, a ulicą Nowogarską. To rzeczywiście, ta realizacja tego zadania rzeczywiście odciąży tę stronę miasta i jednocześnie w części, no na pewno nie w całości, w części rozwiąże problem związany z parkowaniem pojazdów, który też był przedmiotem rozmów z władzami zakładu karnego. Dokumentacja jest wykonana na podstawie wykonanej dokumentacji. Jeśli chodzi o realizację tej ulicy, w tej chwili już złożyliśmy wniosek o dofinansowanie rządowego programu związanego z rozwojem dróg krajowych i czekamy na decyzję, jeśli chodzi o kwestię dofinansowania. Nie potrafię powiedzieć, ponieważ nie ma takiej informacji, w którym momencie będzie zapadnie decyzja, czyli nie wiem, czy to będzie za miesiąc, czy za półtora miesiąca, trudno mi na ten temat odpowiedzieć. Z tym, że wydaje mi się, że nasz wniosek między innymi związany z potrzebami mieszkańców związujący wiele problemów związanych z komunikacją w naszym mieście zostanie przyjęty pozytywnie i mam nadzieję, że z odpowiednim dużym dofinansowaniem. Zakładamy, że realizacja tego zadania, jeżeli dostaniemy dofinansowanie, będzie mogła rozpocząć się w 2020 roku, bo nawet jeśli będzie decyzja w 2019, to rozpoczęcie tego zadania w 2019, mówię o robotach budowlanych, bo sam proces inwestycyjny został rozpoczęty poprzez dokumentację. Myślę, że będzie możliwy w 2020 roku. To jest realizacja tego zadania i jest związana z wszystkimi elementami, o których tutaj Państwo mówili w tym momencie i wcześniej w dużo większym gronie, w momencie takim, kiedy spotykaliśmy się i rozmawialiśmy na ten temat. Z informacji, jakie posiadamy na tę chwilę, jeżeli chodzi o nowy zakład, przy zakładzie karnym, jak też Państwa swego czasu, mieszkańców interesowało, to z tego co wiem, to jest jakiś dłuższy proces. Przy okazji mogę tutaj wspomnieć i podziękować części mieszkańcom, którzy pomagali przy rozwiązaniu problemów, które były na etapie projektowym, z uwagi na to, że przekonanie odnośnie konieczności realizacji tego zadania nie było takie same wśród wszystkich mieszkańców, albo niektórych posiadaczy części terenów, z tym, że biorąc pod uwagę potrzebę realizacji zadania, można było w
tamtym czasie liczyć na współpracę z mieszkańcami. Jeśli, skoro jest taka okazja, to bardzo dziękuję za tą współpracę, bo umożliwiło to doprowadzenie do sytuacji, w której w tej chwili jesteśmy, to znaczy czekamy na dofinansowanie, tym samym na realizację robót. Z tego, co ja się orientuję, to decyzja o dofinansowaniu faktycznie to nie jest miesiąc czy dwa, może również zapewne ze stycznia. Mamy jakiś kosztorys tej inwestycji? Tak. Ja to myślę, że to nie pamiętam już żadnie, ale to jest kilkanaście milionów. To jest kilkanaście milionów. Jesteśmy przed wykonaniem robót budowlanych, to jeżeli chodzi o kwestie kosztów, myślę, że to powinni już wykonawcy robót budowlanych, patrząc na obecną konkurencję, ona jest coraz większa, nie ma już takiej sytuacji, jak było praktycznie poprzednio, że praktycznie wszystkie zadania inwestycyjne w sposób istotny przewyższały kosztorys inwestorski. Teraz mam nadzieję, że będą to zadania, które będą w zakresie naszych możliwości finansowych, tym bardziej, że dofinansowanie jest rzeczą niezwykle ważną. Zresztą to jest jeden z kierunków, który i poprzednia Rada, i obecna Rada utrzymuje, to znaczy tak, żeby pozyskiwać jak najwięcej środków finansowych spoza budżetu gminy. Dofinansowanie to jest około 10%, tak? Nie możemy w tej chwili mówić, to po raz pierwszy, nie możemy mówić o procencie dofinansowania, ponieważ w tym programie nie określono wysokości dofinansowania. Sądzę, że między innymi jest to związane z oceną projektów i to może mieć wpływ na wysokość dofinansowania. Ja jestem przekonany co do mocnej strony uzasadnienia naszego zadania, także efektów, które można uzyskać w wyniku tego zadania. Państwo są dowodem na to, że te efekty muszą być zrealizowane, ponieważ wskazują poprzez właśnie swoje oświadczenia, jak niezbędne jest to realizacja. Mam nadzieję, że to także przełoży się na naszą konferencję. Ja przedstawiamy w naszych wnioskach, to opisujemy, gdy jest składane. Ja mam pytanie, czy generalnie, jeżeli będzie wybudowana ta druga alternatywna od ulicy Nowogarskiej do ulicy Metalowej, zostanie wyeliminowany ruch samochodów ciężarowych do tej bramy z drugiej strony zakładu karnego? Bo tam jest ogromna brama i tam też przez te uliczki odbywa się dosyć intensywny ruch teraz. Z tego co wiem, zakład karny pracuje nad sposobem funkcjonowania zakładu karnego, także kwestii komunikacyjnej. I ten element będzie na pewno przedmiotem rozmowy i komunikacji z obecnymi osobami zarządzającymi zakład karny, z uwagi na to, że informacje nie są jeszcze w 100% przeze mnie potwierdzone, ale wynika, że w sposób istotny sprawa komunikacyjna związana z zakładem może się zmienić. Pozwolimy sobie przede wszystkim jednak, przypomnieć o deklaracji co prawda poprzedniego dyrektora zakładu karnego, ale sądzę, że tutaj ta ciągłość będzie utrzymana. Mianowicie poprzedni dyrektor zakładu karnego obiecał, że on ze swojej strony w taki sposób jak może będzie starał się wpływać na pracowników zakładu karnego, by miejsce ustawiania samochodów nie było miejscem tym, które jest obecne. Państwo tutaj wspominacie na swoim plakacie o dwóch ulicach, ale tak naprawdę w swojej wypowiedzi może to trzeba dopowiedzieć. Pani też wspominała o ulicy Sadowej, która także w kontekście tej inwestycji mam nadzieję, że obecnie. Niegwarantowane jest bezpieczeństwo na drodze. Niegwarantowane jest bezpieczeństwo na chodnikach. To wszystko ulega degradacji i to z miesiąca na miesiąc. Dlatego dla nas tak istotne jest pozyskanie informacji w zakresie terminu. Bo to, że to się toczy, to ja już wiem od 2010 roku. Deklaracje pana dyrektora zakładu karnego były liczne, że zostanie problem rozwiązany, co nie ma miejsca do dnia dzisiejszego. Tak, szczególnie. Czyli no trudno się przy osobach nieobecnych się... Tak, dlatego no, nie chciałbym to nie jest tutaj przedmiotem, tak, analizy. Ale generalnie fakt, że oczekujemy naprawdę intensyfikacji działań,
zarówno od państwa radnych. Dlatego jesteśmy, żeby właśnie tutaj szukać też poparcia od państwa przede wszystkim, bo pan burmistrz dobrze wie, jaka jest sytuacja, stan faktyczny tego problemu. A mieszkańcy tutaj zarówno do mnie, jak i tu do sąsiadek jednak poszukują pomocy i liczą na to, że wystąpienia, pisma, spotkania zmienią stan faktyczny i naprawdę bezzwłocznie, ponieważ będziemy zmuszeni intensyfikować swoje działania, tak? Przez różne dostępne środki prawne, podkreślam, bo my żyjemy, nasze dobra są zagrożone non stop i uległy już uszczerbkowi. Stan prawny nie istnieje ani zgodny z kodeksem cywilnym, ani konstytucją, jak powiedziałam, ani prawem Unii Europejskiej. Dlatego jesteśmy już zniecierpliwieni i zdesperowani, żeby jednak organy władzy publicznej, czyli Rada Miejska, chodzi nam bardzo o poparcie państwa, Rady Miejskiej w zakresie tutaj zmiany stanu faktycznego. Mam nadzieję, że jednak tutaj dojdziemy do konsensusu i ta droga zostanie wybudowana w jak najszybszym możliwym terminie. A co za tym idzie, oczywiście te parkingi. Ja nie wiem, a proszę panie dyrektorze powiedzieć, jak te parkingi, to czy to jest powiązana inwestycja z tą drogą alternatywną, budowa parkingu przy ulicy? Razem z budową samej jezdni jest także budowa. Między innymi to było przedmiotem naszych spotkań, deklaracji i te deklaracje w zakresie, jakie można było pod względem inżynieryjnym projektowym zrealizować, były realizowane. Wspominając o wsparciu części państwa co do realizacji tego zadania, między innymi miałem to na myśli, ponieważ gdyby nie to wsparcie, to ilość terenu, zresztą gminnego, które można było przeznaczyć na parkingi, była ograniczona. Determinacja, konieczność wybudowania maksymalnej ilości parkingów w kontekście tego zadania, między innymi powodowała to, że, no, jak państwo wiedzą, pani to wie, że część osób, biorąc pod uwagę swój własny stan posiadania, bo nie własności, to sprawił pewne kłopoty, ale to mamy już za sobą. Te sprawy są już załatwione. Jeszcze raz podkreślę. Decyzja jest jednoznaczna. Projekt jest wykonany, złożone o dofinansowanie. Dalej jest kwestia ewentualnego podpisania umowy i realizacji. Tu w tej chwili musimy czekać, bo nie mamy na to wpływu. Absolutnie nie mamy wpływu. Kiedy będzie decyzja związana z dofinansowaniem. Tylko tak jak powiedziałem, czy to decyzja będzie w grudniu, czy w styczniu, to w kontekście tempa realizacji zadania to niewiele zmieni, bo i tak trzeba powiedzieć, że jeżeli chodzi o realizację zadania, to powinno być najlepiej było od samej odpowiedzi. Proszę mi powiedzieć, czy wybudowanie tej alternatywnej drogi pozwoli na wyeliminowanie ruchu samochodów ciężarowych z ulicy Grenadierów? Bo tam jest jeszcze hurtownia budowlana, co też jest nieporozumieniem. Rozumiem, że państwo, nie wiem, czy dobrze zrozumiałem pani wniosek. Wnioskuje pani o to, żeby możliwość dojazdu samochodów ciężarowych do tej hurtowni nie istnieje. Tak, dokładnie. Usłyszałem wniosek, przekażę go burmistrzowi. Tak, dobrze, tak. To dziękuję. Jeżeli państwo pozwolicie, to ja mam w sumie, panie rektorze, kilka pytań. Przysłuchuję się, ale nie jestem od początku, bo mieliśmy komisję i jakbym coś powielił, to proszę nie odpowiadać, ewentualnie sobie zapoznać się potem. Ale mówimy o drodze alternatywnej ulicy Metalowej, tak? Kwestia jest, jaka jest wartość szacunkowa tego zadania? Bo jakby ja w dokumentacji tutaj wieloletnich planów finansowych tej nie pamiętam, żeby to było uwzględnione. Więc pytanie, a jeżeli mamy złożone dofinansowanie, to jaka jest wartość szacunkowa tej inwestycji i jaka jest wartość planowanego uzyskanego dofinansowania? I wspomniał pan o parkingach, bo ja też rozumiem intencje tutaj jakby mieszkańców, że chodzi o to, żeby uporządkować cały ten bałagan, który jest przed zakładem karnym dotyczącym parkingów. To jeżeli pan mówi, że są tam uwzględnione parkingi, to jaka ilość
i jak to w koncepcji tej dokumentacji wygląda, bo ja nie mam o tym pojęcia. Rozumiem, że to by musiał być stworzony nowy parking na terenie zakładu tam za murami, no bo jeżeli będą 3 czy 4 parkingi, to to w żaden sposób nie rozwiąże tego problemu, z którym mieszkańcy tutaj przychodzą. Jeżeli chodzi o tą komisję, przyszedłem zupełnie w innej sprawie po to, żeby przedstawić. Państwo pojawili się na tej komisji i zadają pytania w bardzo ważnej sprawie, ale nie jestem na tyle przygotowany, żeby z głowy podać wszystkie wartości i nie chciałbym wprowadzić błąd. Z tym, że sprawa dokumentacji, spojrzenia do dokumentacji, nie ma żadnego problemu. W każdej chwili zapraszam, można się zapoznać. Nie widzę problemu. No to jeżeli, nie wiem, no jeżeli można, to ja bym jako członek też komisji przekazał tutaj do pana przewodniczącego prośbę o to, żeby uwzględnić ten punkt w komisji pracy, komisji budżetu i gospodarki, i żebyśmy mogli to już na komisji w oparciu o dokumenty przeanalizować, wtedy uzyskamy odpowiedź na to, jak ma być zorganizowany parking, ile tych miejsc parkingowych będą, jakie mają być planowane koszty i harmonogram, no bo pytanie, czy ta droga będzie budowana w 2020 roku, a może w 2023. No ja jakby widząc możliwości budżetowe Gminy Goleniów na 2020 rok, kiedy wchodzi Lubczyna i kiedy wchodzi duże zadanie pod tytułem dworca, to kolejne duże zadanie moim zdaniem będzie nie do udźwignięcia. Ale to chciałbym się też o to dopytać. Będziemy dyskutować na ten temat na komisji budżetu, tak? Bo tak, przyjdziemy na komisję, bo wtedy zobaczymy, że będziemy Państwa prosić na każdej komisji, tak? Do 15 mamy dostać budżet, więc jak dostaniemy budżet, będziemy mogli pracować już na dlatego jesteśmy tutaj teraz, żeby ewentualnie zapoznać się też z celowym działaniem ze strony... No tak, no faktycznie, znaczy tutaj można odsyłać u pana dyrektora, że chociaż ten temat miał. To też, przepraszam, nie wiem, czy dobrze pana zrozumiałem, bo zrozumiałem w taki sposób, jakby temat był nie do żebyśmy nie byli w stanie zrealizować, przepraszam. A czyli nie ma woli szukania tak, żeby było wykonane zadanie? Czy ja źle zrozumiałem? Przepraszam, bo to tak zrozumiałem, w kontekście jakby zgadzowane zadania, a uważam, że za dokładnie 8 dni zobaczymy budżet, który przygotuje nam burmistrz, zobaczymy, czy to zadanie wpisane jest do budżetu na 2020 rok. No i co będziemy tu wydawać? Komisja budżetu będzie na pewno już dodaje do dziennika. Przypomnij, kiedy komisja budżetu jest 26. Spotkamy się na pewno 26. Będziemy mieli informacje szczegółowe, żeby tutaj radny Łukasz dostał. No, żebyśmy nie dostali. Przyjęcie się zaproszenie. Tak, postulat pani radny został dzisiaj wysłany wszystkim radnym. Co takiego? Materiał. Ten postulat. To państwo złożyli oficjalnie. Dobrze, no też. To został ten postulat skierowany do Komisji Budżetu i będzie to jeden z punktów obrad Komisji Budżetu. Także zapraszam Państwa, żeby też przeanalizować, że troszeczkę zaskoczeni, tak? Sprawy miasta nie są nam też obce, tak? Bo jesteśmy ze zespołem do spraw obszarów wiejskich, ale postaramy się... Wyłączymy część miasta. Jak Pan to pomóc? Także przygotujemy się, myślę, że dużo odpowiedzi. Dziękuję bardzo. Czy może być już tak? Tak, tak. Poczułem się w obowiązku z uwagi na to, że dostaliście Państwo dzisiaj
materiał, dwa słowa na temat tego materiału, który moim zdaniem jest zgodny z tym, co była dotychczas rozmowa, ale biorąc pod uwagę obszerność materiału, złożoność, to rzeczywiście może się przecież zdarzyć, że pewne elementy umkną. Stąd też Państwo macie przed sobą materiał i tak, pierwszy punkt, tam gdzie są drogi. I w opisie jest kwestia, proszę zauważyć, na żółto wprowadzam, że nowe wykreślone, czyli coś, co Państwo mówili, że powinno być wykreślone, możecie Państwo skontrolować, to jest ta sama kolejność, żeby no, nie pogubić się. I na koniec wstawione tego zestawienia te dodatkowe informacje. Dalej materiał, który otrzymaliśmy, jeśli chodzi o uzbrojenie, ten, który mogliśmy uzyskać. Poza tym, za to elementem, który jest tutaj tabelką, tak, to co mogliśmy otrzymać. Państwo też prosili o pewne materiały, które tak naprawdę mogłyby pochodzić z marek tych podstawowych, ze starostwa, biorąc pod uwagę, że to jest koszt. Zwróciliśmy na to uwagę. Wydaje nam się jednak, że biorąc pod uwagę następne elementy, czyli mapki, proszę zauważyć, prosiłem, żeby to było tak zaznaczone u Państwa, że tym kolorem to jest zaznaczone nie tylko, która ulica będzie proponowana jest, ale i zakres, odkąd dokąd. Czyli jeśli będą wątpliwości co do każdej z tych realizacji, będzie można do tego się odnosić. Dokładnie. W sumie, jeżeli chodzi o oświetlenie, Państwo już podjęli decyzję, ale pomyślałem sobie, że nic się nie zbędzie, mówię, jako przygotowując, jak przygotowaliśmy dalej wykaz tego oświetlenia i także z mapkami zaznaczonymi co do zakresu, tak jak Państwo mówili. Czyli jest możliwość, żeby to sprawdzić. Jeden z elementów był taki, akurat siedzi koło mnie pan radny, myślę, że albo zaprzeczy, albo potwierdzi, bo jeżeli chodzi o osiedle Hedenów, bo były wątpliwości, to zarówno od strony pani przewodniczącej rady, jak i pana rady osiedlowej, jak i pana radnego, potwierdziliśmy ten zakres, który został tu zapisany, jednakże to także pełną informację Państwo macie. Domyślam się, że w tej chwili trudno odnieść się do tak obszernego materiału, ale pomyślałem sobie, że przed tą komisją, która będzie po niedzieli, jak te dwa słowa będą, proszę jednocześnie, jeśli okaże się, że w trakcie przeglądania tego materiału będą jakieś pytania, prosiłbym przed komisją, to spróbuję te rzeczy, wątpliwości, jeśli one będą, przygotować już na komisji, bo jak gdyby nie było, no trochę czasu już minęło, tak żebyśmy byli jak najszybciej do przodu, bo moim zdaniem jesteśmy już na finale. I w zasadzie tylko po to przyszedłem, no co prawda byłem jeszcze zaskoczony tą ulicą Metalową, ale jak Państwo widzieli, nie do końca, ponieważ ona jest w zakresie przygotowania i chęci realizacji, tym bardziej, że liczymy na dofinansowanie tego zadania. No właśnie chciałam zapytać, czy Pani nie wiedziały, że są projekty, czy jest to w zamiarze do zrobienia, czy... Jestem w stanie nawet pokazać pisma z tymi informacjami wysyłane na zapytanie. No, proszę bardzo, nie mogę oceniać. Panie mają wątpliwości przyszły, dowiadują się raz jeszcze. Zapytać, czy one uzyskiwały jakieś odpowiedzi? Tak, uzyskiwały odpowiedzi i dokładnie one były... Ale chciały jeszcze przyjść. Chciały mieć pewność. Domyślam się, że właśnie przed uchwaleniem budżetu, czy rzeczywiście budżet będzie w ten sposób uchwalony. Jeśli chodzi o to zadanie. No pewnie tak, także dajcie sprawę, że dobra jest są, żeby coś znalazło jak najszybciej, zostało zrobione jak najszybciej. Także niezłożony wniosek do dofinansowania. Miejmy nadzieję, że to wszystko naprawdę się skończy zdaniem tego dofinansowania w przyszłym roku. Być może nam, nie wiem czy się uda, może się rozpocznie inwestycja, tak? Panie dyrektorze, mam pytanie, to jest
to jest zamknięta lista tych, którzy... No przegłosowaliśmy już przy głosowaniu. Dlatego w zasadzie proces postępowania, przygotowania już rozpoczęliśmy. Ale biorąc pod uwagę już dotychczasowe doświadczenie, jak by się okazywało, że coś się pojawiło, albo jakaś wątpliwość, to skoro przygotowujemy materiał, mamy, to co nam szkodziło dodać Państwu, tak żebyście Państwo przejrzeli, bo no już później, żebyśmy już to nie wracali do tego, żeby już nie zmieniać, nie... Panie doktorze, a czy my mamy jeszcze na 2020 zaplanowane jakieś inwestycje oświetleniowe do wykonania, które nam zostały jeszcze do wykonania, czy już nie? Bym musiał sprawdzić, jak to wygląda z zakończeniem zadań. Z tego co wiem, są tylko zadania te, które dotyczą przede wszystkim, czyli te pojedyncze, związane z, przede wszystkim z przystankami. Dlaczego pytam? Dlatego, że jeżeli będziemy wykonywać w przyszłym roku tylko i wyłącznie dokumentację, to zwróćcie uwagę, że mamy tylko 427 tysięcy na dokumentację. Z tego co pamiętam, to właśnie na komisji nie zdążymy wykonać w przyszłym roku inwestycji, bo to jest też ważne kluczowe. Myślałem już o tym i wyjmę, przygotuję postępowanie. Zacząłem myśleć o czymś takim, żeby realizacja, bo ogłosimy jedno postępowanie na całość, ale żeby realizacja była jednak sukcesywna i zastanawiam się, ale to jest takie całkowicie robocze myśli, czy nie udałoby się zrobić w taki sposób, że może część dokumentacji, jako te, które szybciej uzyskają odpowiednie warunki uzgodnienia, tym samym pozwolenia, czy nie okazałoby się, że udałoby nam się je uruchomić. Czy chodzi mi o to, żeby tak sobie pomyślałem, że jak zostawię tylko i wyłącznie w kontekście zadań, jeśli chodzi o samą dokumentację projektową, to po prostu przez cały rok będziemy robić dokumentację bez realizacji. Biorąc pod uwagę cel, o którym Państwo mówicie, czyli realizacja punktów oświetleniowych, to mam na względzie i szukam możliwości organizacyjnych i prawnych, bo to też jest związane z pewnymi procedurami, żeby była możliwość realizacji poszczególnych zadań. Przyszłym roku. Wtrącę, dlatego że zakres, ja patrzę po kwotach. Jeżeli mamy zaplanowane 47 inwestycji, zakres jest na 470 tysięcy, a planowane oświetlenie na przyszły jest, nie wiem, bo to jest budżetem ręką, ale zakładam, że to na pewno nie jest 400 tysięcy, to zastanawiam się, czy nie przygotować, bo pan to też mógł mieć wpływ może na cenę, nie zaprojektować kolejnych 40, żeby ogłosić przetarg na 40, a i tak potem, co pan też powiedział, że potem sukcesywnie te, które uzyskają ewentualne dokumentacje, wykonywać. I jak będziemy mieli, jeżeli zdążymy w przyszłym roku, to będziemy mogli już je realizować. Nie będziemy się siedzieć nad dokumentacją i przesuwać do kolejnego roku, po prostu je realizować. A nie, to mam jeszcze miliona, tak? Ale nie, nie czy jak ty nie możesz wykonać, tak? Ale nie wykorzystasz, bo to będzie to samo co z dworcem. Rada Miejska przegłosowała, ja mówiłem, że nie wykorzystamy pieniędzy w tym roku i nie wykorzystamy. 18 milionów to będziemy dyskutować. Ale wiesz, to jest ta sama sytuacja. Pieniędzy nie wykorzystasz, tak? Mówię w tym przypadku. W tym przypadku też. Zrozumiałem pytanie, jeśli Państwo zadzwolą, przygotuję się na odpowiedź, tak? Chodzi o to, żeby uzyskać środki, które są w budżecie na przygotowanie dokumentacji, a potem pracujemy nad realizacją, bo skoro dokumentacja może potrwać 6, 7, 8 miesięcy. 6 miesięcy trzeba przy pozwoleniu na budowę już trzeba zapomnieć. No to żebym się nie wyrobił, potem przetarg plus realizacja, nieraz przedłużenie, złożenie oferty, to kolejny rok. To jest rok. Dlatego na początku tego roku tak prosiłem, by zakres przygotowywać minimum na 2 lata, tak żebyśmy już weszli, a mamy, bo ten zakres moim zdaniem jest już na 2 lata. Ten, który zrobiliśmy. Już jest, tak. Jeśli chodzi o nasze możliwości finansowe, tak by można było zrobić. Uwaga, proszę Państwa, uwaga. Proszę ostrożnie, jeśli chodzi o sprawy finansowe, bo na przykład
kończy się dokumentacja, cała dokumentacja w listopadzie. I teraz tak, czy ja mam ogłaszać postępowanie na budżet 2020, czy wziąć pod uwagę na przykład z planu opcji, którą już korzystaliśmy i dała nam efekt, od razu na oba, czyli zapewnienie pieniędzy w budżecie, choćby nawet na koniec roku, biorąc pod uwagę prawo związane z możliwością zaciągnięcia zobowiązań, to będzie musiało, czyli to zadanie będzie musiało... Panie dyrektorze, ile wykorzystaliśmy, ile kosztowała nas inwestycja oświetlenia w 2019 roku? Nie pamiętam, nie potrafię. Uważam, że powinniśmy przygotować więcej dokumentacji. No to dzisiaj mamy kolejne punkty będziemy wskazywać. Tak? Ile jest to ważny projekt budowlany? 3 lata. Teraz 9 jest zmieniło, za tym roku będzie 5. No to rozumiecie, co chodzi? Tak. No, widelec wykonania na szybciej wcześniej, no to masz gotową dokumentację, po prostu wykonujesz. A jakieś zadanie wypadnie, nie musimy czekać kolejnego roku, bo wydział będzie musiał przygotować to, co my będziemy chcieli przygotować, tylko wydział będzie miał gotowe. Padnie teraz pytanie, komisja budżetu, przesuwamy się od inwestycji, nie wiem, która się przesunęła albo nie zdarzyła i koniec. Dokładnie. I od razu można gotować środki. Żeby cały czas uzupełniać to miejsce, skupiliśmy na te 40, tak? Bo to mamy jakieś 2 lata, no tak jak pan dyrektor napowiedział 2, ja myślę, że na 3 lata. Tak? Ale co to jeszcze 3 miliony tylko przeznaczyć przez 3 lata na 8 lat. Ale uzupełniamy listę dalej. Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że jeżeli podejmiemy decyzję za pół roku, że brakuje nam inwestycji, to musisz dodać kolejne 6-8 miesięcy do dokumentacji i kolejne parę miesięcy do inwestycji. Więc jeżeli ty zaplanujesz coś na rok, dwa, to musisz patrzeć, że za rok, dwa nie będziesz miał kolejnych inwestycji. A projekt budowlany będzie ważny. Dobrze. Tylko ja obawiam się, jestem może za ostrożny, ale obawiam się, że skorzystanie z pana propozycji w taki sposób, jak ją w tej chwili rozumiem, spowoduje dalsze odciągnięcie podjęcia ostatecznej decyzji. Czyli kiedy ja będę miał ogłosić postępowanie? Jak komisja budżetu będzie bieżąca? Moment, jeśli można, bo jak pan zrozumie moją intencję, to będzie. Bo słuchając pana przewodniczącego, wydaje mi się, że jest to zgodne z tym, o czym pan mówi i z możliwością realizacji. Jeśli tą listę państwo zamkniecie, to ja rozpocznę proces projektowy i ogłoszone postępowanie. Państwo możecie jeszcze tydzień, dwa miesiące rozmawiać o następnej liście i powiedzmy najdalej za 2 miesiące będzie następna lista i możemy ogłosić następne postępowanie na dokumentację projektową. Dzięki temu nie zahamujemy procesu realizacyjnego, rozpoczęcia procesu realizacyjnego, a mam wrażenie, że będzie dokładnie zgodne z pana intencją. Chyba, że coś innego chodzi. Chyba, że rzeczywiście... Mamy budżet. No co? Nie mamy budżetu jeszcze parę dni, tydzień. Ale jedno drugiego nie wstrzymuje. Dlaczego państwo wstrzymujecie? Mamy już listopad, ale od stycznia rozmawiamy. Nie, ja mam takie pytanie, a na ile lista, bo rozumiem, że jakaś lista jest, część listy jest gotowa. Zaczynając ją czytać od góry, czyli priorytet numer 1 jest wybrany, numer 2 jest wybrany i tak dalej. 40 jest wybrany. 40 jest wybrany. 40 jest wybrany. Na to są gotowe dokumentacje? Nie, właśnie. Czy to jest ogłosić dokumentację? Nie, no to w czym jest problem, żeby jakby to zamknąć, ogłosić tą 40 i dalej pracować? I dokładnie. A pieniądze są w tym roku w budżecie, czy tak są mimo następnym budżecie? Nie ma problemu. Nie okaże się, że tym. Dzisiaj ma pan decyzję, jutro pan ogłasza przetarg teoretyczny? Tak, no nie jutro. Nie, ale tak. 30 dni jest ten związany ofertą, jeśli trzeba, to jest od nas. Ale pieniądze ma pan niewykorzystane w tym roku budżetowym? Część pieniędzy jest w tym roku niewykorzystane, ale jest w wieloletniej prognozie finansowej, a więc umowa będzie podpisana. Mamy rząd wielkości, musimy wiedzieć, ile przepracować jeszcze w tym roku, żeby umieścić w budżecie i przejrzeć. No tak. Ale też druga sprawa,
też nie rozumiem do końca tego. Decyzja tego zespołu w jaki sposób jest wiążąca dla pogotowia? Żaden, to musi komisja. Czy to i tak tutaj zapadnie decyzja, to jako rekomendacja rozumiem, tak? No więc jeszcze trzeba dalej to poprowadzić tą sprawę, czyli przez Komisję Budżetu i do Rady ewentualnie, czy... No bo nie zrobiła tak, że Komisja Budżetu delegowała nas do decyzji jako członków Komisji Panie. Budżetu? Tak. Bo my jesteśmy członkami Komisji Budżetu. Tak. No to chyba, że tak. Tak, i mamy no, ja myślę, ja że podstawanie pod wątpliwość... Nie. Chciałbym używać tej bardzo proszę, żeby nie mnożyć dodatkowych kłopotów, ponieważ to nie jest dyskusja. My dyskutujemy od stycznia, jest listopad. Chciałbym rozpocząć proces inwestycyjny. Dobrze panowie, słuchajcie, mamy to 40 gotowych drogę w pośrednio. Dzisiaj przedstawimy kolejne, zresztą było zamierzenie i plan. Kolejnych 20. Możemy to rozszerzyć i popracować dłużej, tak? Kolejną 40 możemy. A to puścić. To nie wiąże. Jeżeli to wiąże ręce, to szkoda czasu. Przecież państwo już to przegadali. Dokładnie, ale ja nie uważam, że to sensie, żebyśmy wracali. Mało tego, jeżeli chodzi o kwestię nawet związaną z kolejnością realizacji już, to będzie na to też czas rozmowy. Może jeśli państwo zdecydujecie z jakiegoś powodu, żeby coś, co to jest na pozycji 30, znalazło się na pozycji drugiej, jak będzie dokumentacja, jest na to czas, żeby na ten temat rozmawiać. Tylko po to, żebyśmy przystąpili do realizacji. Ja na ten moment to chciałbym, żebyśmy szli według liczby porządkowej, tak jak to wyszło. Jeżeli będą jakieś przeszkody techniczne, wtedy ewentualnie zmiana kolejności, prawda? Podjęliśmy decyzję na ostatniej komisji, że to dajemy do procedowania dalej, aby można było wykonywać. No, i to moje pytanie było, czy dogłosujemy i dobierzemy więcej, no tak, żeby się poszło w jednym przetargu. Okej, wiemy, żeby nie hamować. Nie hamować, dalej. My procedujemy. Temat jest bardzo prosty. Łukasza pytanie, po co mówię, był formalny, czy my rzeczywiście możemy, a ja pamiętam, że myśmy delegowani wspólnie podjęliśmy decyzję, bo jesteśmy członkami Komisji Budżetu, aby pracować i udostępnić. Koniec kropka. To po prostu jest na linii, nie chcę hamować, tylko czy my chcieliśmy zwiększyć zakres, żebyśmy mieli więcej dokumentacji i tyle. Już, a uważam, że punktowanie, niepunktowanie, które pierwsze, które ostatnie, jeżeli to jest szacunkowo na 3 miliony, to trzeba zrobić to wszystko raz. I to i tak nas czeka nie przyszły rok, tylko 2021. Ale wartość realizacji czy dokumentacji? Realizacji. A dokumentacji? Tak, 40, bo tak jest napisane. Na wykonawstwo. Mam nadzieję. No, czyli w budżecie się powinno znaleźć tak naprawdę 3 miliony na środowisko. Nie wyrobimy tego, ale tak. Przechodzimy do dróg. Panie dyrektorze, mam pytanie. Żółte inwestycje to są? Wyrzucone. Nie. Kolorem żółtym zaznaczono drogę. Tak, też uległ zmianie. Zgodnie z wnioskiem o dostosowanie zakresu do długości oświetlenia. No właśnie, dlatego wytłumaczyłem się na początku, że państwo macie ten materiał świeżo i domyślam się, że w tej chwili będzie trudno państwu bezpośrednio na tym materiale pracować. To co my mieliśmy dzisiaj zadecydować, które robimy w technologii Jumbo, a które robimy w technologii płyt, ewentualnie, a te, które mieliśmy robić w zawodowej stali, to żeśmy wyciągnęli. Tak. Tak. Zobaczcie państwo ten materiał. Wybierzmy najpierw tę kolejną 20, Marcin, może, tak? A to nie. Ja myślałem, że to jest ta 40. To jest ta 41, tak? No to nie chcesz, możemy wracać i teraz zająć się tą technologią. Czy wybieramy kolejne i później wracamy? Znaczy moglibyśmy przepracować tą dom, żeby tak, się tego zmotywować będzie. Ty wybierzmy tą 20 dzisiaj kolejny dróg. To co rozmawialiśmy ostatnio? Tak. Do utwardzenia, czy oświetlenia. Do utwardzenia. A potem sobie ponosimy komentarze, musimy się spotkać. I ja widzę, że mamy jeszcze zaplanowane jakiś termin 12, tak? Jeżeli powiedzmy, pan wiemy, że mamy dalej pracować nad konkretnym rozwiązaniem. Nad konkretnym rozwiązaniem przy 12, tak? No myślę, że 12 będziemy się spotkać. Ja ten tak został, ja już tutaj tłumaczyłem, ale grudzień czy listopada? Listopada. Ja na mailowu się odniosę. No nie. No musimy to jak najszybciej zrobić, tak? Dlatego ustaliłem dwa terminy, bo też nie wiedziałem, czy pan dyrektor Wiosny będzie dzisiaj z nami, bo było zagrożenie, że pana dyrektora nie będzie. Dlatego liczyłem, bo dostanie jeden drugi termin, który pan dyrektor na 100% nie obejdzie.
Ale naprawdę, ten materiał, który przyjęliśmy go przez ten weekend, sobie spokojnie, dużo długim, myślę, że każdy znajdzie, żeby zapoznać się z komentarzami i z całą tą dokumentacją. Natomiast i wtedy dopiero 12 przedyskutować ewentualne technologie i pochylić się głębiej. Natomiast dzisiaj nasze spotkanie, tak, byśmy po prostu na spotkaniu byśmy wybrali kolejną 20, a może więcej nawet, no to słucham propozycji, możemy się skupić na większą ilością jeszcze, tak, może być 30. To już to u nas jest. Przepraszam. Czy mógłby być już tak, to jeżeli pan już ciekaw, chciałbym pytanie zadać, bo myślę, że zostanie pan zamiast w wolnych wnioskach. Natomiast mam pytanie dotyczące realizacji inwestycji w Różyce, budowy chodnika. Dzisiaj przejeżdżałem przez Różyce i widziałem, że barierki są montowane nie pomiędzy drogą a chodnikiem, a jest ulica, jest chodnik, jest barierka i jest płot. Czy ta barierka ma ochraniać płot, czy miała ochraniać pieszych? Nie wiem, czy pan mówi... I w komisjach Różyce są montowane barierki. Ma pan wątpliwości co do barierek? Musimy sprawdzić. Nie jesteśmy autorami projektu, dostaliśmy go ze starostwa. W związku z tym nie byłem w trakcie projektowania i nie mam w głowie wszystkich elementów. Muszę tak naprawdę zobaczyć. Mam wam wątpliwości co do nie co wiecie, do którego numeru w Różycy. W dwóch miejscach widziałem. Przy tym łączeniu ulic, co jest tam wjazd. Czy to barierki te czerwono-białe? W ogóle dlaczego są czerwono-białe, a nie są żółte? Nie są żółte, to jest jedna kwestia, a druga jest ważniejsza. To jest czasowe rozwiązanie. Jest, jest droga, jest ulica, jest chodnik, jest barierka, jest płot. No to ta barierka rozumiem, że ochrania płot, tak, a nie pieszych. One są chyba zorganizowane przy przystankach, jeżeli dobrze pamiętam. Przy przystankach. Ale to ostatnio powiatowi zwracałem uwagę przy szkole w Kliniskach, że ustawa wskazuje na coś innego i zostały zmienione dopiero po dwóch latach. Na żółte. Tak, to te nie spełniają normy, więc... Dlaczego? Dlaczego? No i są przykłady. Ja sobie bo spotkałem się tak samo z blaskowymi, że czerwony i biały są blaskowymi. Okej, okay, ale wiesz, po co ona ma blaskowymi? Rozumiem, że wniosek jest związany z kwestią stanowienia barierek, ich kolorów, tak? Ich umiejscowienia. Mniej więcej lokalizujecie Państwo te barierki, o które Państwa chodzi przy przystankach. Zapoznam się z informacją i od razu będzie odpowiedź. Nie widzę problemu. Jak powiedziałem, nie robiliśmy dokumentacji, także nam nie, w całym procesie nawet projektowym nie uczestniczyliśmy. Trudno, żebym miał w głowie wszystkie dokumentacje. Nie koloru, bo to zaraz nas śmiali, rodzaju, bo kolor nie oznacza rodzaju, rodzaju barierki, bo oni stawiają słupki z tymi wiszącymi. A tutaj nie, to są te barierki, że nie. Tak, a to nie o tym skrzyżowaniu, bo ja mówię ja o... mówię, słuchaj, o różnicy tych ciągu chodników, tak. I tam są barierki tego metalowe z metalowymi poprzecznymi tymi. O, ty mówisz o takich, a przy skrzyżowaniu, gdzie oni też robili barierki, postawili te zwykłe słupki z takim wiszącym... Z łańcuchami, ale nie, ja mówię o tych, które są nowoczesne, te są chińskie, nie? Ale to sprecyzuje, dowie się, jak to wygląda. Właśnie się zgubiłem. Dobra, ja zrobię panu zdjęcia i mówię o innym miejscu, ja mówię o miejscu, w tej samej inwestycji. Pan mówi o barierkach, które są czerwono-białe i ma pan wątpliwości do czerwonych miejsca. Czerwone. Tak. Dobrze. Ja mówię o przystankach. Pan mówi o krzyżówce i przejściach dla pieszych. No i właśnie nie wiem, jak to jest ulica. Ale to jest tak. Na tam jest taki punkt, czy na rurkę. Na rurkę. Na rurkę. Tak, krzyżówka na rurkę. Tak pan nazwał barierki z łańcuchami. I problem, który pan zgłasza, polega na... Że powinny być pełne barierki, bez łańcuchów. Stałe. Konstrukcja stała. Nieruchoma. Pięknie nazwa. Dobrze, jakieś pytania do pana dyrektora jeszcze? Tak. Szacunkowy koszt... ostatnie. Szacunkowy koszt jest w technologii.
odliczamy tutaj. Ja tak, bo mówię, tak, że tak, 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 tak. Okay, szacunkowo, pamiętajcie Państwo, że zawsze to jest szacunkowo. Jak ustaliliśmy, ale to jest dla nas. Po to, żeby coś planować, prawda? Tak, tak, to rozumiem. Jeszcze pytania do pana doktora? Ja mam jedno pytanie, że się dziękuję. Dziękuję bardzo. Przygotujmy się do, myślę, że 5 minut przed zrobimy, tak, wracamy do uchwały. Ale co, bo nie mam bo to materiał musi przepracować cały wykaz. Tak, tak, rozumiem. 5 minut przerwy, przygotowujemy się do Tam jest infrastruktura cała pod podstawę. Bo my też się na tym odcinku, wiesz, o czym odcinku mówię? Mówię o odcinku między twoją ulicą a Lełową, a Paderewskiego. To są małe łączniki. Małe łączniki. Dostaliście, oni chyba wszyscy dostali, tak, chyba na tym wcześniejszym spotkaniu.
I pytanie, tego tutaj nie ma dużo. Pytanie, czy... Czy możemy to po prostu wprowadzić? Dobra, obecna teraz jeszcze. Te inne inwestycje się powielają z tym, co było już tam wpisane, z tego co widziałem. Tak. No. Ja to tam przykład. Pani zadecydowała się, że to co zostało przekazane, może nie jest spójne z jej koncepcją, po prostu chciała złożyć ten wniosek i prosić, że pomimo tego, że w takim terminie i w takim miejscu, w takim momencie, żeby te wszystkie wnioski uwzględnić. Także myślę, że powinniśmy to przygotować. Czyli jesteśmy za wprowadzeniem wniosków sołectwa Bolechowo do naszych tutaj, do naszych tych wszystkich materiałów. To jest za. Jednogłośnie. A czy poddasz? No, tam, jakbyśmy na obiedzie pojawiała się temat schowania, czy to mamy wpisane, czy dobrze pamiętam. A jeżeli chodzi o, w sumie jedna droga się pojawiła i jeden punkt oświetlenia. Na pewno sprawę obecnie skoro dyskutowaliśmy, tak, tam kwestia była. Dobrze, ja uzupełnię w międzyczasie tę tabelę. Także rozpoczynamy. Marcin, zaczynamy. Pierwsza inwestycja do dróg w technologii Jumbo to będzie Białą ulica Wierzbowa. Kto jest za? Kto z Państwa jest za? Czekaj, Wierzbowa? Całą Wierzbową chcecie? Tą pod nogą? Nie mam właśnie. Bo Wierzbowa idzie, zobacz, od Słonecznej, gdzieś tu się kończą dom, budynki, ona później idzie, druga połowa jest zamieszkała. Całą? Nie. Wydaje mi się, że do ostatniego budynku. To może nie, na etapie. Ja się tam nie widzę skąd. Masz Słoneczną, tak? Wierzbowa, tu się kończy ostatni budynek, a to Wierzbowa idzie jeszcze. Nie, nie, to zróbmy tak w tych inwestycjach do ostatniej zabudowy. Do ostatniej zabudowy. Do ostatniej zabudowy. Tak. Czyli od ulicy Słonecznej do ostatniej zabudowy. Tak. Czyli ulica Wierzbowa Białej do ostatniej zabudowy. Od ulicy Słonecznej. Od ulicy Słonecznej, tak. Kto z Państwa jest za pisaniem tej drogi? Cztery za. Nie ma sprzeciwu. Ja bym chciała zgłosić Bolechowo Łącznik. Pan był zgłoszony? Nie, nie było takie. Przejdźmy. Łącznik Bolechowo? Nie. Chyba nie. Nie, to nie. To chyba nie. Przepraszam. Tak, Bolechowo Łącznik. No, odcinek co jeździliśmy i widzieliśmy, że faktycznie tam jest masakra. Z tego co pamiętam, że na ten temat też i sam Bolechowie dyskutuje się, tam jest kwestia leśnictwa. Tak, i tam jest trzech właścicieli tej drogi. Tam jest część z właścicielem jest na leśnictwo, część jest gmina, a część teraz się nie pamiętam dokładnie. Tak żebyśmy mogli ewentualnie skupić się na tym odcinku gminnym. Pytanie, jakie są zlokalizowane. Ja mówię to, co pamiętam, było dyskutowane, tak? No tam ten najgorszy był ten odcinek, co jest właśnie gminny, bo tam, gdzie przy tych budynkach, gdzie był tak. Już... Kasiu, myślę, że jak ta droga trafi, myślę, że tutaj wiedział pan dyrektora, to sprecyzuje bardzo, tak? Jeśli będą jakiekolwiek wątpliwości, to będziemy dalej. Dyskutować. Dobrze. Czy to jest Bolechowo? Ja może odnajdę.
się z tym rację troszeczkę, bo... Bądź. Byli szósta pozycja. Ja zrobiłem tutaj troszeczkę... Okej, okay. Czyli kto z Państwa jest za włączeniem do tej dwudziestki? Łącznik, to jest taka jakby... Osada, nie? No, ja łącznik, tak? Tak, należąca do osoby samego. Kto jest z Państwa za? 4 za. Znaczy nie było się na ostatnie spotkanie, więc jeśli ja po prostu swój głos oddaję, to kontynuuję. To więc kolejna druga, która też jest dość ważna, Bubno, numer działki 19Z19S. Bubno, numer działki 19Z19S i 19Z19S. Jest wrzucona. 19 przez 4 też była rzucona przez dziurkę. Bubno 19Z do pozycji 19S był. Tak, jako tam pierwsza. 4, też było? Jest, tak. Przepraszam. To dobrze, to Krymsko, ulica Koszykowa i Leśna. To Koszykowa czy Leśna? No powiedzmy Koszykowa. Koszykowa. Krębska. Jaką, Kasiu? Koszykowa, Krębska. Tu jest 69 pozycji. Ta droga była zgłoszona przez CSO Krębska jako numer 2. Jedynka już jest na liście, więc Koszykowa. Słuszna. Ona ma 1000 metrów. Bardzo długa, no? Tak. No. Cała jest zabudowana? Cała jest zabudowana. Tak? Chyba... Jeszcze według co jest na mapie, to nie, ale być może nie jest trzeba się tak. Podana jest długość. Zmierzyć. Możemy podzielić na trzy etapy, tak jak robiliśmy złotą i tą ogrodową. Kilometr, jak to powiedziałeś? Kilometr? No. Ja mam to zapisane. Srebrną i złotą robiliśmy po trzy lata. Stepnicka to jest główna, czyli od Stepnickiej zaczynamy, tak? To załóżmy, przyjmijmy Kasiu 350 metrów na przykład. Żebyśmy podzielili na trzy tam, jak ma 1000 metrów, to... Nie zrobię cały. To nie zrobię cały. Znaczy wiesz, no, lepiej rozbić ją na co roku, ale dokumentację przygotować na całość. Na całość. Czyli dokumentację głosujemy i tak do... No na całość, na dokumentację. Trzeba się tylko zapisać, co to zgłaszamy, że nie może. Ja kojarzyłam tą drogę z tą babką, co tam mieszka, co ona chciała od kątu stanąć. Na końcu były takie długie budynki. No. Na mapie widać. Dobra, ja wiem, o którą drogę zobaczyć. No. Co? No, to średnio zabudowane jest. Po jednej stronie w sumie. Tak, jest są zabudowy. Po drugiej... Tam to raczej łąki są nie... Znaczy tam na końcu tej drogi, Marcin, nie byłeś chyba tam taka starsza pani. Ja tam nie byłem. Tak. Pani, że tam w ogóle są obrębie są asfalty, kąty, tak? Ale łatwiej jest zrobić drogę od Krębska. Od Krębska po prostu. Ona wtedy ma 50 metrów przez takie, nazwijmy to taką łąkę, tak? I tam strasznie narzucała, tak? Tam z opcji kątów i Krębska podmyślała trudne położenie tej pani. Ale od kątów będzie to dużo dalej, bo tam ponad 2 km wychodzi, nie? Od kątów, tak. I droga jest tam leśna. A dobrze, a więc zabudowa jest tam tylko jedna? Nie, tak jest kilka budynków. I z tego co pamiętam była jedna budowa albo dwiema. Po drugiej stronie. To mówię, przyjmijmy całą BFU, czyli dokumentację, a później podzielimy na etap ewentualnie. Dobrze. Kto z Państwa jest za ulicą Koszykową w Krębsku? Tak. 4 za. Czekaj, są właśnie na etap. Podzielamy na etapy. Etapy, nie? Tak.
sprawdzam, ale widzę, że problemu nie było. Marcin, nie pamiętam, ty zgłaszałeś tę kolejową? I nie. Tą w prawo za przejazdem? No. Czy w lewo za przejazdem? Patrząc w stronę autostrady. Chyba tę którą kolejową zgłaszałeś chyba, tak czy nie? Ja zgłaszałem tą do numeru, tą zaraz w prawo. Do oświetlenia na pewno. A do jądra? Do jądra chyba nie pamiętam. Czy słuchajcie, bo ja zgłaszałem wniosek do burmistrza o to, żeby kolejową piskę zrobić, bo tam na dzień dzisiejszy mieszkańcy nie mają przyjazdu do Cypania, tak? A, czyli to już w lewo. To już w ogóle w lewo, no. To nie, zgłaszałem w prawo, tam na to osiedle. A jest pan właśnie czy jest? No, sprawdź tam. A ja bym zgłosił tą kolejową. Nie była zgłoszona. Nie była? A co ci burmistrz odpisał? Że będą trwały rozmowy z wykonawcą drogi, żeby udostępnić ulicę kolejową do Orlenu, tak? To wszystko. Czy cały obrót kolejowa? Tak, kolejowa. Kolejowa, kliniczka kolejowa. Kto z Państwa jest za? Nie jest dużo. Nie jest dużo, trzymaj. Nie jest dużo. Tam są wzdłuż zabudowy, to jest wiza Witorów. Tak, to jest kolega wzdłuż drogi, wzdłuż to idzie w stronę CBR. W stronę prawo linii do CBR. Tak. Koszmarno. Tam nie ma drogi. Tam jest posłanka. Tak naprawdę jak zostanie podobana Eska, to znaczy, że to jest tam do CBR. Nie, węzeł, zawrotka i... No, i... Wygląda bez powrotem. Marcin? Właśnie, no to ja chciałem tą i teraz szukam właśnie, bo nie ma jej tą w prawo. Tam, co jest na to osiedle, to jest od głównej ulicy, od głównej na ten. Czyli ta po przeciwnej stronie. Dobra, ja ci powiem, że ja... To jest na co tutaj próbowaliśmy wyciąć te drzewa, tak? Bo umarłe. Te, ja wniosę z kolejną ciosę, słuchaj. I się okazało, że ona jest w ogóle w zarządzie kolejną. Ale dojazd do posesji, ja myślę, że tak, dojazd do posesji nie jest kolejny. Mówimy o tym jako w parkingu tutaj, co nie? Znaczy, jeżeli to można nazwać parkingiem. No, jeżeli to można w ogóle nazwać parkingiem. Jest przejście dla pieszych, są barierki. Tak. I to jest dojazd do Piastowskiej. I dojazd do Piastowskiej, tam... 64 i tak dalej. Tak. No. My żeśmy to zgłosili do oświetlenia, tam ci ludzie... Tak, a tutaj nie ma właśnie. Nie, jest oświetlenie, mówię, jest ulica Piastowska, ale w drogach nie. W drogach nie. Tam jest dokładnie 90, według oświetlenia jest 96 metrów. Ja uważam, że tam płytami będzie maksymalnie ze 150 metrów. Dokładnie. I tam nie ma, bo tam jest do tartaku, bo ja tam nie pisałem. Dopiszmy ją po prostu. Ja, to ja to zgłaszam, czyli Gliska Wielkie, ulica Piastowska od numeru 60. Nie znaliście, tak? Tak. Nie, no właśnie patrzę, czy nie, myśmy jej nie wpisywali, wiesz? Czyli to jest właśnie inaczej. Bo to ja jeszcze jest takie coś, Robert, jak Piastowska do numeru 15. Ja nie wiem, co to jest. Piastowska. A 15 to jest letnia, bo tam jest 15D i później jest letnia. Ale to myśmy zgłosili całe to otwarcie. Całą, jako letnią, nie? A to jest jako zgłoszone dane. Poczekaj. Bo my letnią zgłosiliśmy, letnia jest jako ostatnia pozycja. 44. O, ulica klimatyczna z drugą... Letnią to ostatnią. Drogą ulicy Piastowskiej na jest pisane, nie? To, czyli to jest tam. Czyli ta numer Piastowska do numeru 15 to jest to. To jest to, co to jest letnią weszło. A to ja szukam tego właśnie tam przejazdu. Czyli to jest ulica Kolejowa? Nie, to jest, nie, to jest ulica Piastowska dojazd do posesji 64, tak? Do numer 64. Od 64 do 68. Do 68, o. Czyli jak? Czyli już mówię. Proszę o wprowadzenie do... Bo nie ma tej liście. Mm-hmm. Proszę o wprowadzenie do listy i umieszczenie jej do wykonania. To jest ulica Piastowska od numeru 64 do 68 od ulicy Głównej w Gnińskach Wielkich. A 64 do 68? Tak, znaczy tak się nazywa dojazd do tej posesji. Bo Piastowska. To jest taki wjazd kawałek. Od numeru 64 do numeru 62. 68. 68. Tak jest nazwane w ogóle na tablicy przy drodze głównej. No wiecie, to jest kolejowa, nie? Tak widzę w Google Maps. No. To jest w ogóle... Hmm.
Ale żebyśmy mieli wszyscy jasność, to jest dojazd do tych posesji, to jest po przeciwnej stronie za przejściem na pieszy. Dobrze, to przechodzimy na wprowadzenie tej drogi do listy. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tej drogi do listy? Tak? A teraz kto z Państwa jest do, za tym, aby tą drogę do wrzucić do tej 20, to następną to będziemy realizować. No to kolejna droga w Kremsku Leśna. W naszej tabeli to jest 70 pozycja. Numer działu 5.11. Kremsko, tak? Odcinek drogi około 300 metrów. Ja mam taką na swoich notatkach, że jest ona do dokończenia. Mm-hmm. Czyli dokończenie ulicy Leśnej. Tak, to chyba należałoby ująć, natomiast... Tak. Dobrze, to kto z Państwa jest za dołączeniem ulicy... Dokończenie ulicy Leśnej. Przepraszam. 4. Jeżeli dobrze pamiętam, to ta droga jest zrobiona w budynku.
Do budynku 21C mam coś takiego. Zrobiona to była... Ona nie jest zrobiona. Ona jest tylko tego, że ona była wydana bardzo dawno. Ja mam same jumbo do poprawki do jednej posesji. Tak, tylko tam wyszli do umocnowy. Tak, 20 lat temu były... Tam jest jedna posesja. Dyskutowania z trwałością tych projektów. Właśnie interesuje mnie zgłaszałaś, żeby ją połączyć z tym. Ewentualnie czy można wykorzystać jakieś środki w przyszłości i po prostu tą drogę spróbować ją poprawić, tak? Ale ci daje, że... Jeżeli mówimy o budowie nowej drogi, to... Dobra, to ja cię zrobię. Można to zerwać, położyć znowu. To jeszcze proponuję Żuwia Głodź. Położenie płyt jumbu to jest działka 317. A czy jest właśnie? Na 11. A, na 11? Nie, nie, żeby to chodnik do kościoła? 317 na 6. To Andrzej zgłosił już. Jest zrobione, tak, na szczegół są. Hmm, wszystko mi to zrobiliście. Czyli mamy podobne zdanie, bo jest szereg, jest cały gminy. Dokładnie. To widzimy potrzeby. A się spokojnie z nim przemyśl, nic. Okej. Okay. Znaczy, jeżeli chodzi o żółwie w Łodzi, to może czekają jedna, żółwie w Łodzi, która idzie tak jakby, okay. Nie wiem, czy widziałaś ten drogę ostatni, która była robiona w żółwie w Łodzi, no. Która idzie tam i skrzyżowanie, tak? Nie, ta druga taka jakby alternatywna do głównej drogi. Nie pamiętam, że jest... Jeżeli chcemy żółwie w Łodzi, tak? Tak?
No i tu jest jeszcze po lewej stronie ścianę, są troszeczkę tu na mam przy końcu i tam wierzę na tą drogę. Szeroka, tak? Tak. Kto z Państwa jest za prowadzeniem tej drogi?
nazwisku. A to jej nie było tutaj u nas jeszcze. A jest. Jest. Kasia? Już. Chciałabym poruszyć temat chodników. W kątach ten chodnik. Ja wiem, że to nie należy do utwardzenia. My rozmawialiśmy, że musimy zrobić osobne posiedzenie na te wszystkie inne inwestycje. Możemy we wtorek do tego przysiąść. Marcina nie ma, więc mamy do prawa. Sorry. My też nie ma. No, też zapomnij pani. To ustalimy termin. Zostawimy termin. Jak skończymy, możemy ustalić jeszcze. To jeszcze sprawdzę, czy szkoda im ustalić kolejne spotkanie. Poczekaj, skończmy, Kasia, te jeszcze Nie, chcę zobaczyć, czy Czarna Łąka była wycieczkowa. To już chyba wszystkie. Zgłaszana. Podaj pozycję. Kasia, woda 10 będzie. Wycieczkowa za Czarna Łąka. Okej, okay. Jest. Wycieczkowa jest. Marcin zgłosił. No właśnie. To wiesz co, tam jest jeszcze spacerowanie zrobione, letniskowa, plażowa, czasowa, turystyczna. Właśnie czasowa, turystyczna. Tam jest dokończenie Kurtiumbo. Ja proponuję ci, jeżeli masz jakiś wejście Czarną Łąkę, ten wniosek. Zobacz sobie, jak Czarna Łąka ewentualnie wskazywała, która dla nich jest droga ważniejsza i ewentualnie wskazać tą, która dla mieszkańców była najważniejsza. No tak, ale ja tu mam też swoje. Dla nich była najważniejsza, dla mnie niekoniecznie. No, okej, dobrze. Myślałem, że będą materiał taką rozliczyć. Oczywiście. Ale zbazuję się na tym, bo jest bardzo pomocny, ale sam wiesz, jak to wyglądało, że niekoniecznie. Wiem. Więc właśnie wczasowa tam jest dokończenie płyty Jumbo, ale też nie wiem, czy już nie jest wciągnięta. Nie jest. To ja wnioskuję o tą wczasową, o dokończenie. Czarna Łąka, ulica Wczasowa. Kto z Państwa jest za? Nie ma sprzeciwu. Nie ma głosów wstrzymujących. Są napisane dokończenie. Przy plażowej? Że około kilometra. I oni tam woleli utwardzenie trwałe, nie Jumbo, nie? Czyli ewentualnie betonowe płyty. Bo nie słyszałem nigdy nazwy Komarowo-Kolonia. Kolonia, no właśnie. Ja
też tak. No, chyba, że to jest Jaśniewice, czyli dawniejsze Jaśniewice, Jasnewic. Owszem, tam jest parę kolników i ta część Komarowa ciągnie się aż praktycznie pod samą ścieżką. Tam jest około kilometra. A tak naprawdę pod Smolniki, które zostały włączone. Czy to problem, że pan podszedł, pokazał na mapie? Które zostały włączone do Smolniki, które zostały włączone do Lubczyny, więc nie wiem, kto w ogóle mówi, że Smolniki zostały włączone do Lubczyny, bo to jest oddzielna miejscowość. Ale jest. Tu pan. To jest nasz kurdunki, tak? To jest ta droga. To się nie da. Nie, to nie jest. To nie jest to. To jest, proszę pana, tu droga i pan weźmie tutaj. Tu. Czyli idę od drogi tu, albo taką szkołę. Bo to jest dwie drogi są. Ale taką szkołę na pewno nie jest porozumienie. To nie jest to. O szkoły jest tylko do szkoły. Znaczy do szkoły. W ogóle to jest nieporozumienie, bo rano tam przyjechać. Jest taki ciąg samochodów na tym odcinku do szkoły, że te samochody jeżdżą, biorąc pomiędzy koła te płyty. I się wyrobią wyboje z jednej i drugiej strony i robią się dziury. Czyli to bo tam jest bardzo dużo samochodów, a ja mam ruch z szkoły i tak dalej. Płyta. No, czyli to będzie wcześniej powiedzmy. To będzie ta ulica, tak. A to są płyty? To są płyty. To są kurniki, tutaj proszę, to można robić mieszkania. Jest, tak. Wie pan, no nie wiem, tutaj na tej części jest parę działek, tutaj jest parę działek nowych. Tutaj, ta cała część jest podzielona na działki, zresztą już widać. No, widać, ta cała część jest podzielona na działki, więc to jest przyszłość, kiedy to się szybko zabuduje. No ale to głosujemy? Mniejszego w tej chwili w Komarowie? Znaczy, wie pan, najbardziej pilna droga, która moim zdaniem jest w Komarowie, to jest droga właśnie kościoła, która jest rzeczywiście bardzo ważna. A to nie jest zgłoszone. Ale jest zgłoszone już, no. Ja nie wiem, czy to jest sens, bo tak jak pan pokazał, to tutaj chyba, że ten kawałek jest przodu. Tak? Dzieci, bo mówili nam, nie? Że... Tylko musimy tak mówić, że to teraz ja wiem, która to jest, poszło, słuchaj. To też trzeba będzie na wiemy, tak, bo tam jest około kilometra. Dobrze, wniosek jest. I tutaj ta droga się mocno. Głosujemy wniosek. Panie Andrzeju. O, panie przewodniczący. Tutaj jeszcze mieszkania. Aha. I tu jeszcze gdzieś jest. Tu jeszcze nie ma na mapie, ale trzeba zrobić tak. I do Monokami proszę. Dobra. Nie, to jest za. No, Kasiu, tak? Okej, dzięki wielkie. Kto z państwa jest za wprowadzeniem tej drogi, czyli ona jest zatytułowana... Komarowo, stronę kolorową. Komarowo, stronę kolorową. Kto jest państwa za? Wszyscy. Czekaj, to sobie wypiszemy z boku, że... Ja też, żebyśmy czuli nie tak. Ale czy to jest droga, czy to ma być budowa od Komarowa, czy od drogi na Lubczynę? Komarowa to jest jako od Komarowa, rozumiem, nie od Komarowa, tam jest dojazd do ulicy Asfaltowej, to znaczy do Asfaltowej i dalej jest ta właśnie ta wolna dróżka. Około 1 kilometra, tak? Tak. 8 godzin mieszka, tak? I myślę, że to też pewnie pójdzie na etapy. Bo i tak będziemy się to z panem Wysockim przeustalić dokładnie, bo... Nie, on przychodzi do... Czy to jest tam, ale tam się tam zrobi. Zabudowę i będziemy wtedy się zastanawiać dalej, ewentualnie, że będziemy mieli jakieś niejasności, jakieś uwagi tutaj na misję. Wobec? No to ja chciałbym, żeby zakończyć sobie tam cały ten kwartał do Klińską na ulicę Anny Jagiellonki. Jak? Klińska ulica Anny Jagiellonki. Mam świetną pozycję. No, to będzie jeszcze. Kto z państwa jest za wprowadzeniem tej drogi Anny Jagiellonki w Klińska? Monika, ile mamy? To będzie 13 pozycja. 13 ten.
za Kalidon. Wrzucał za Kalidon. Przepraszam. Na 1 i 59 na 1 54 na 1 i
54 na 2. Dokładnie. Kto z Państwa jest za włączeniem tej drogi Tarnowców? Cztery za, tak. W pierwszym punkcie, tak? No.
była taka droga od tyłu, co byliśmy na tym pracy zabaw dla dzieci, wiesz, nie? Czy to było to? Chyba tak. Tak mi się wydaje. Że tam nie było jak. To jest zapisane, to jest... mamy tu na swojej liście, bo no, ten pierwszy punkt jako dwa punkty są na liście, tylko dwie drogi. No. I to jest Bożysławie Złożenie Putniowo, to jest 18.40. Jeden i potem od 40 do 46. Tak, tak. No. Więc na tylko mam problem pierwszy, część pierwsza. To było 18, nie? 18. Chyba, że twój wniosek jest jedna druga, mój wniosek druga. Dobra. I tak składamy na dwie te pozycje. Na czyli dwie pozycje. Czyli głosujemy razem. Czyli bądź razem, tak. To jest działka 18 do 40 łamane na 1 i od 40 łamane na 1 do 46. Tak, to jest pozycja numer 1 we wniosku Sołectwa Bożysławiec. Kto z Państwa jest za? Nie zapisałem. Okej, ale nie mogę, będę tylko dwie, nie? Kto z Państwa jest za połączeniem tych dwóch do 20? Dziękuję, 4 za. 18 do 40 łamane na 1. Okej, to jest pierwsza pozycja w związku z Bożysławca, to my mamy ten nazwisk poprawki. No bo kochamy, żeby to chciałem duży udarz. Dobrze. Robert? Patrzę na Komarowa, ale słuchajcie, tak, to zarywane jest kanalizacyjne. Czyli tak, sorry, przepraszam, czyli to są dwie drogi w tym wniosku. Dwie, tak. To dwa. Czyli to jest ta 20 propozycja. Ostatnia. Tak. No dobrze wyszło, bo on kończy. Tak. I to brało wszystko do dokumentacji. Więc tak. Co to jest pozarywane w tym kanalizacyjne? A to ja to nie, to trzeba tam... To nie jest JOP, to rozumiem, że to ma być w innych, nie w JOP. Tak, inny propozycje. Albo przejście na wierzchnię, bo tworzenie występnika krzyża, no to też nie w JOP, tylko w innych, prawda? Tak. Albo spowalniacze na drodze długiej, czy to będzie się do innych wszystko przerzucić? Zgadza się, dobra. Czyli, bo w Komarowie jeszcze nie ma widzę. Tam pan pytał do Komarowa, bo o tym drogę, o której mówiliśmy. No. Tam, proszę pana, była położona stara kanalizacja jeszcze za PGR-u. Podczas budowy nowej kanalizacji wyłączono ją, która została. Na wierzchu są położone takie duże płyty, nie wiem jak one się nazywają. Betonowe. Betonowe. Okay. I po prostu po latach po te studenci się pozarywały i te płyty się pozapadały. To takie dosyć. I to i tak inne musimy. Jak to jest dosyć mocno pozarywane. To ta płyta, ta druga jest jednym wielkim szczęściem, bo są dosyć duże wielkie różnice. Czyli to mnie to robią, bo na tym pogorszyło, jeszcze musimy do innej technologii to właśnie ten. Nie, prawa na wierzchu. Trzeba to po prostu okej, to ja szukam coś innego, słuchajcie. Różnice. No myślę, patrzę na tej różnicy. Weź masz leśną. Albo ja skurczę w Pińskach, albo różnica i leśna, tak? Czy ona jest główna? To jest ten króciutka, to jest taki łącznik do spokojnej, do leniowskiej. A to jest to, co się odejmiliśmy? Nie. To nie jestem w prawo tam? Nie. A przepraszam, jeszcze wejdę w słowo, a czy ktoś z komandą zgłaszał tam budowy, potrzeby budowania, tak powiem, zakrętu za, czy coś takiego dla autobusów? Tak, tam, tak. Pewnie tak. Innym. No tam autobusy byłem zaczęte. Na trójkącie, nie? Tak, tam naprawdę tam jest możliwość przeprowadzenia trójkątu bardzo fajnego, bo jest kawałek tego wolnego placu, który chyba bodajże należy do gminy. Zaraz jak jest to rozwidzenie dróg, to jest też kawałek dalej jest taki transformator. I tutaj przy tym transformatorze, żeby zrobić przejazd, to dookoła autobusy, żeby sobie spokojnie zabijały, a jest to odległe przecież 30 metrów do obecnego przystanku. Byłoby to rozwiązanie. Ale to pamiętam, bo pan to przytoczył. Jest chyba 10 sekund na razie. Andrzeju, ale pamiętasz, że panie tam chciał jeszcze skatepark, nie? Ale to wcześniej. Ale to wcześniej. To wcześniej, to tak, pamiętam. Bo w tym momencie po prostu autobusy sobie spokojnie. Ale skatepark jak będzie pętla dla autobusu, tak? To zauważyłem. Widzicie państwo, tam jest takie, czy autobusy tam jeszcze przyjeżdżają. Nie, bo oni tam jeszcze nie chcą zawracać, nie? Albo przyjeżdżają pod okami. No, osiedlowo. Osiedlowo. Tematami to się zajmiemy na kolejny, bo to jest, ten temat jest bardzo ciekawy.
ciekawy i w sumie niewielki koszt można zwiększyć bezpieczeństwo i problemu nie ma, tak? Robert? No, dokładnie, osiedlową Wróżycy. Osiedlowa Wróżycy. Ona dokładnie będzie alternatywą na Goleniaskiem. Na tej powiatówki. Osiedlową Wróżycy. Osiedlowa. Pozycja 126. Tak. Kto z Państwa jest za włączeniem tej drogi ulicy Osiedlowej? Kto jest za? Panie Burmistrzu, osiedla praktycznie. Dobrze, mamy 20. Tak. Natomiast mi pewnie dwie pozycje sobie nie wyliczyłem, ale jest to protokół. Oczywiście, ale tu Lachusz ma pisuje. A co widzę, że to następnie. Rozumiem, że oświetlenie też robimy, 20 kolejną robimy, tak? Oczywiście. Dwie minuty przerwy? Tak? Zróbmy dwie minuty przerwy, tak? A po drugie, jak pracujemy już dzisiaj tą 20, to realno byśmy oddali te materiały i oni tylko topną, a nie drukują po raz kolejny.